Prawdziwy samiec śmierdzi kupą, a nie jakimś tam watermelonem. Hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Właśnie przyjechały mi perfumy dla psów i dzisiaj sobie je przetestujemy. Jak widzicie, u mnie dzisiaj świąteczny sweterek, no bo mamy dzisiaj Mikołajki. No i pamiętajcie o zostawieniu suba i łapki w górę, jeśli chcecie dalej wygmasy na kanale, a ja Was zapraszam do odcinka. Jeśli chodzi o perfumy dla psów, to ja byłam bardzo sceptycznie nastawiona i zastanawiałam się, czy to dobry pomysł, ale uznałam, że też jest to dla mnie fajna informacja, ponieważ poczytałam sobie więcej na ten temat, no i stwierdziłam, że tak, dobra, przetestujemy i zamówimy. Paczka przyszła dokładnie wczoraj i powiem Wam, że jeśli miałabym komuś dać na prezent, powiedzmy, że dawałabym jakiemuś psu na prezent, to niestety nie mogłabym dać, ponieważ opakowanie jest tak brzydkie i wygląda to, jakby po prostu na magazynie leżało to od kilku lat. No niestety nie za piękne te opakowania. Jeśli chodzi o wybór perfum, to jest ich po prostu od groma i ciut w przedziale cenowym mniej więcej od 17 zł nawet po ponad 100. Także perfumy dla psów nie są absolutnie żadną nowością, są one stosowane dla psiaków. Pytanie tylko, czy dla wszystkich i czy dla wszystkich są one odpowiednie. Co ciekawe, zamawiając perfumy dla cywila, w ogóle nie mogłam dotrzeć do informacji na temat składu. Wszędzie, po prostu w każdej stronie internetowej pisano tylko, że nie zawiera alkoholu, natomiast szczegółowego składu niestety nie podali. I sytuacja się miała na praktycznie każdej stronie internetowej, czemu daje ogromny, ogromny minus, bo dopiero wtedy, kiedy przyszły do mnie te perfumy, mogłam ocenić ich skład, odwracając tył opakowania, który i tak był porwany. Ja zamówiłam dwa zapachy, arbuzowy i jaśminowy. Arbuzowy, ponieważ Cybil bardzo lubi arbuzy, a jaśminowy, bo pomyślałam, że może to będzie troszeczkę taki męski zapach, nie wiedziałam. Nie wiedziałam, strzelałam. Na opakowaniu ewidentnie można wnioskować, że są to perfumy dla psów, ponieważ nawet jest piesek narysowany. Z tyłu na tych brzydkich opakowaniach widnieje informacja na temat tego, że nie zawierają one alkoholu i sposób użycia: spryskać sierść z odległości 15-20 cm. Ten benzyl również znajduje się na liście potencjalnych alergenów, dlatego no niestety ten jaśmin wątpię, żebyśmy stosowali na cywilku. Ty co o tym sądzisz? Zaraz będziemy testować, misiu. Chcesz? Cywilek ma jeszcze tutaj małą anegdotkę, story time. Cywil, nie rób tego przy kamerze. Story time dzisiejszego dnia cywilka wyglądało tak. Cywil, opowiadasz ty czy ja? Poszedł dzisiaj na spacer, wytarzał się w kupie z samego rana. Po prostu cały był w kupsku. Cywil, cały byłeś w kupsku. Tu na głowie miał, po bokach, wszędzie po prostu wytarzał się maluszek. No i co? Trzeba było go wykąpać. Więc z samego rana była kąpiel, nie Cywil? No i tutaj możecie zauważyć, że jest troszeczkę taki bardziej puchaty i czyściutki, tak? No to perfumki idealnie by się nadawały do psikania tej sierści. Oczywiście kupiłam też kocyk świąteczny, który Cywil sobie przywłaszcza, jak zwykle. Wąchasz perfumki? Nie, szukasz metki. Będziesz ciumkał sobie metkę? A, on uwielbia ciumkać metkę. Wracając do składu, moi drodzy, tutaj ten skład jest znacznie lepszy, czyli ten arbuzowy, ponieważ tutaj jest nawet taki sok z miąższu liści aloesu, ten aloe coś tam i w internecie widnieje informacja na temat tego, że on jest nawet bezpieczny dla kobiet w ciąży, więc wnioskuję, że również dla psiaków będzie bezpieczny. Testujemy, cipciu? Tak? Ale nie wiesz mi ręki, po co mi ryjesz rękę? Jeszcze śmierdzi sikami, bo chyba przedwczoraj został obsikany przez psa. Tak? Śmierdzielu ty? Śmierdzielu, może w sumie te perfumy to dobry pomysł? Zaczniemy sobie od tego watermelona, czyli od arbuzika. No tak, jak otwieram paczkę, to już jest misia ciekawy, tak? Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta, jak wygląda opakowanie? Wow, Cywil, jakie one duże! Ładnie pachnie, nie? Ładnie pachnie? Chyba ładnie. Ładnie pachnie arbuzikiem, już to czuć. Całkiem spore te perfumy, Cywil. Starczą ci na długi czas. A może sama będę używać? Naprawdę ładnie pachną. Arbuzowo. No dobra, to psiukamy. Pachną jak taka guma balonowa. Ładnie pachną? Mógłbyś tak pachnieć w sumie. Oceń, Cywil. Ocenisz? Pachną czy nie? Nie? Nie pachną.
Nie pachną ci. Zrobimy test zapachu. Cywil sobie je powącha, popsikam je tutaj. Ale ładnie one pachną. Naprawdę jak taka guma balonowa, Cywil. Powąchaj. Jak oceniasz? Nie. Nie podoba ci się? Ty lubisz arbuza? Chyba nie bardzo. Nie lisz tego, no niuniek. To dawaj teraz te. Mogę? Te jaśminki. Tutaj jeśli chodzi o perfumy dla psów, no to trzeba uważać, bo one mogą naprawdę wywoływać reakcje alergiczne na psach, więc jeżeli bylibyście w ogóle zainteresowani, no to trzeba najpierw przetestować, wiecie, no tak jak u ludzi. Henna u ludzi na przykład może wywołać taką reakcję alergiczną, że jest się spuchniętym przez najbliższy miesiąc, więc tak samo jak... Nie? Cywil? Na spokojnie, tak? Najpierw testujemy. Co? Jesteś taki znużony. Co taki znużony jesteś? No dobra. Otwieramy. Flaszeczka jest identyczna. A, nie, one też ładnie pachną. One pachną mi taką starą babcią. Taką babcią, która wyszła z kąpieli. A, tak, tak, Cywil, to jest ten zapach i on jest bardzo przyjemny. Dobra, to psiukamy. Chodź, no zobacz, psiukamy. Psiukamy czy nie? Cywil aż wstał z tych emocji. Starsza pani, która wyszła z kąpieli. Cywil, to jest ten zapach. Co myślisz, Cywil, na temat tych perfum? Powąchaj. Ładny czy nie? Pachną? Co to ziemina, misiu? Dobra, dobra, nie będę ci tym pryskać. Spokojnie. Nie stresuj się. Jeszcze takiego nie widziałam. Po jego reakcji wydaje mi się, że bardziej mu pasuje zapach tych arbuzowych. Mi zresztą też. Może oddam je babci. Na pewno nie zauważy tutaj pieska. Temat zdecydowanie babski i widać po prostu reakcję mojego psa, który jest samcem. Wiadomo, samce się nie interesują takimi sprawami jak pachnięcie. Prawdziwy samiec śmierdzi kupą. A nie jakimś tam watermelonem. Co ta pancia wymyśliła znowu, co? Jeśli chodzi o te perfumy, to myślę, że nie będę ich stosować na Cywilu. Nawet po kąpieli nie sądzę, żeby była taka konieczność. Nie chcę też psikać na niego tych perfum, bo sami widzieliście, że jego mina była nie najciekawsza. Uważam też, że zapach naturalny psiaka to jest jednak zapach naturalny psiaka. Ja wiem, że on najchętniej to by się po prostu wytarzał w kupie, w liściach i śmierdział cały dzień, no ale wiadomo, że psiaki to są domowe zwierzęta i no, nasz komfort też tutaj jest ważny. Dlatego rozumiem też osoby, które nie do końca akceptują zapach psiaka w domu, jeżeli to jest małe mieszkanie, to już w ogóle. No i stosują takie perfumki dla psów, żeby po prostu ten komfort życia był lepszy. Natomiast ja wewnętrznie nie czuję takiej potrzeby. Wiem, że czasami ten zapach psi może przeszkadzać i na przykład jak ja zapraszam gości, no to oni też często mówią, że już ten zapach psa jest i go czuć. Może nie jest on taki bardzo... bardzo narzucający się i przeszkadzający, bo są osoby, które bardzo lubią zapach psi. Ale rozumiem to, że niektórzy taką alternatywę stosują i no też spoko, byleby właśnie nie zaszkodzić psu. Myślę, że te perfumy może wykorzystam, żeby popsiukać mu posłanko albo jakieś kocyki po praniu. Zresztą nie widzę takiej do końca potrzeby, natomiast fajnie było wypróbować i sprawdzić i zobaczyć, jak takie perfumy pachną, co mają w składzie. No i tak naprawdę to w sumie też można samemu z nich korzystać. Prawdopodobnie nie powinny zaszkodzić nikomu z racji tego, że są one stworzone dla psiaków. Sprawdziłam każdy składnik tego arbuzowego i uważam, że spokojnie można sobie popsikać ubrania, szafę, co tam się chce. Podsumowując, temu arbuzowemu daję takie 7 na 10, natomiast ten jaśminowy to jest takie 3 na 10. Cywil, możemy uznać, że to jest twój mikołajkowy prezent? Czy taki sobie wyobrażałeś? Nie? Aha. Jeśli podobał Wam się odcinek, to koniecznie zostawiajcie kciuki w górę. Subskrybujcie też kanał, żeby było odcinków coraz więcej. A jeżeli chcecie więcej testowania gadżetów dla psów, to ja Was bardzo zachęcam do tego, żebyście komentowali i może wysyłali mi jakieś linki, które chcielibyście przetestować, linki produktów do przetestowania. Bardzo chętnie coś jeszcze kupię i po prostu będziemy z Cywilkiem testować i oceniać.